Loża radiowa w Radiu Opole. W loży radiowej są już z nami zapowiedziani wcześniej gości: Jarosław Mamala, prezes Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu, a także pracownik tego parku Tomasz Załężny. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. W parku trwają wakacje pełną parą, czy coś się dzieje? Akurat jeżeli chodzi o park, to trudno mówić o wakacjach. Pewne procedury lecą przykładem takiego pracy w toku, niezależne od tego, co się dzieje na co dzień, jest to, że na dniach otrzymaliśmy pierwszą decyzję z Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej o uznaniu patentu dla parku. Taka procedura trwa mniej więcej od 3 do 5 lat. Nam się udało taką decyzję uzyskać w ciągu 2,5 roku, z czego się bardzo cieszymy. A co to jest ten patent dla parku? Dla parku jako instytucji całej? Czy dla firmy, która z wami współpracuje? Patent składa instytucja, natomiast autorami są konkretni wynalazcy. W tym przypadku w parku została taka opracowana procedura, że w przypadku zgłoszenia się osób postronnych, niezależnych, którzy niekoniecznie mają zapewnione finansowanie na taką procedurę patentowania, my w parku przedstawiamy taką umowę do przeniesienia praw własności i na podstawie takiej umowy my składamy wniosek o rejestrację takiego wniosku patentowego, przy czym własność intelektualna jest po stronie wynalazcy, natomiast na stronie parku jest jego prawo do komercjalizacji. Przy czym ono to jest w umowie opisane, że bardzo precyzyjnie, jakie prawa, obowiązki ma każda ze stron, jeżeli chodzi o komercjalizację. Czyli to jest tak, jak to było w założeniach parku, że przychodzi ktoś z pomysłem, przychodzi naukowiec ze swoim nowoczesnym rozwiązaniem, patentuje to, a wy to komercjalizujecie, czyli potem na rynek wdrażacie, tak? No, patentowanie to nie jest jeszcze powiązane z komercjalizacją. Zresztą o tym mówił ostatnio pan Piotr Dardziński, który był w Opolu, który zakłada na uczelnię taką trzecie zadanie, bardzo mocne, związane z komercjalizacją. Natomiast bez ochrony patentowej nie możemy mówić o komercjalizacji wiedzy, tak? takiej porządnej, bo nie ma przedmiotu komercjalizacji. Natomiast my możemy mówić o licencjach, o różnych podmiotach w zakresie dalszego wdrożenia. Czyli jest pierwszy patent. Co to za patent? Na jaki wynalazek? Rok temu na otwarciu parku prezentowaliśmy takie wielofunkcyjne urządzenie do przewozu różnych pojazdów, w tym pojazdów czterokołowych, motocykli, a również do przewozu materiałów sypkich czy innych, które może być montowane na samochód osobowy. Czyli bagażnik. Mówiąc w skrócie. Nie do końca. Tak, wielofunkcyjny bagażnik. Tak, duży wielofunkcyjny bagażnik, tak. Natomiast o tyle jest sprawdzony, że on był prezentowany zarówno na Festiwalu Nauki, bo prototyp został wykonany. Natomiast na dzień dzisiejszy rozmawialiśmy też z wykonawcą. Ale to nie jest jakaś przyczepka po prostu. Nie. Nie da się. O to chodzi, żeby troszeczkę ułatwić życie poszczególnym hobbystom, którzy mają motocykle, mają kłady, chcą wyjechać na przykład z rodziną poza miasto, ale mają taki pojazd. No i teraz muszę wybrać albo przyczepkę bardzo dużą, która kosztuje, trzeba ją zarejestrować, mieć dowód rejestracyjny, albo malutki bagażnik, który umożliwia przewiezienie takiego motocykla za samochodem na to jezioro, czy kłada na to jezioro i tam po prostu relaksować. Da się podczepić kłada gdzieś z tyłu samochodu, tak, po prostu. Tak. Dobrze, co teraz z tym patentem będzie się działo? Ja myślę, że po rozmowie, tak jak rozmawiałem z wykonawcą, chcemy w grudniu Urząd Marszałkowski będzie ogłaszał, może nie Urząd Marszałkowski, albo OCRG by już ogłaszał konkurs na projekty badawczo-rozwojowe, żeby na podstawie tego patentu wystąpić o dofinansowanie na wdrożenie do pierwszej produkcji. I wtedy, jak te środki będą, to jak to jest? Szuka się firmy? Czy to park będzie produkował? Ja myślę, że w ramach naszej idei, a więc powołania takiego Centrum Projektowania Inżynierskiego, my chcemy opracować kompletną dokumentację elektroniczną związaną z produkcją, czyli zrobić wizualizację, montaż technologiczny i w ten czas poszukać złego podwykonawcy, który by to wykonał. Tak? Niekoniecznie trzeba wszystko wywalać własnymi rękoma każde drzwi, ale trzeba mieć gotowe rozwiązanie, żeby komuś zaprezentować. A trochę firm z branży motoryzacyjnej na Opolszczyźnie się pojawiło ostatnio, więc mamy do kogo się zgłosić, tak? Oczywiście, no ja myślę, że to mnie akurat cieszy,
starszy, bo ja jestem z motoryzacji. Ja już kiedyś robiłem takie rozpoznanie. W obrębie Opola jest bardzo dużo firm motoryzacyjnych, ale to są firmy bardzo duże. One są bardzo mocno wyspecjalizowane i niekoniecznie one są bardzo skupione na współpracy z pojedynczym takim startupowcem czy takim wynalazcą. Natomiast jest bardzo mocno rozwinięte takie zaawansowane rzemiosło, które w tym etapie, ja myślę, że nam mocno może pomóc. Do rozmowy wrócimy za chwilę. Loża radiowa w Radiu Opole. W naszym programie wracamy do rozmowy z Jarosławem Mamalą, prezesem Parku Naukowo-Technologicznego, i Tomaszem Załężnym, pracownikiem tego parku. Panie prezesie, powiedział pan o tym, że jeden patent jest już, ale chyba pracujecie jeszcze nad opatentowaniem kilku innych rzeczy. Akurat procedowano jest kilka wniosków na chwilę obecną, ale cieszy mnie inna pozycja, bo zrobiłem sobie takie zestawienie, że coraz więcej firm się do nas zgłasza i no, na podstawie usługi rzecznika patentowego te firmy patentują przez naszego rzecznika patentowego i takich zgłoszeń zrobionych w zakresie ochrony znaku towarowego na terenie Unii Europejskiej, Rzeczypospolitej Polskiej czy wynalazków jest 17 wniosków. To całkiem sporo. No całkiem sporo, licząc na to, że... Za pośrednictwem parku. Za pośrednictwem parku, ale to są niezależne, które zgłosiły tylko i wyłącznie instytucje. A dlaczego te instytucje same się nie zajmą patentowaniem, tak jak pan mówił, znaków towarowych czy innych produktów, tylko do was się zgłaszają? Prawo polskie dopuszcza, że w zakresie wynalazków, żeby każdy człowiek mógł sobie zgłosić taki patent. Zresztą formuła zgłoszenia patentu jest bardzo różna, nawet głosową można nagrać opis patentu i to... I MP3 wysłać. Tak, MP3. Nie wiem, czy tak bezpośrednio MP3, bo szczegółów tej procedury dokładnie nie znam, ale jest taka możliwość. Natomiast w zakresie znaków towarowych to powinny pośredniczyć osoby wykwalifikowane, które mają odpowiednie kompetencje. Czyli rzecznik patentowy. Tak jest. A to jest jedyny rzecznik na polszczyźnie, że akurat w parku, że tak wszyscy do was? Nie. Ale chyba nie jest zbyt wielu takich rzeczników, prawda? Nie ma rzeczników. Zarówno Politechnika Polska ma rzecznika. Natomiast z ramienia naszej misji jesteśmy otwarci i po prostu każdy może przyjść, czy o doradztwo, które jest bezpłatne, czy w zakresie już procedowania danego wzoru. Czyli każdy, kto ma jakiś dobry, fajny pomysł, może do was przyjść. Zapraszamy. Skonsultujemy, powiemy, co można. Natomiast są wnioski takie, które były zgłaszane, które, jak to się mówi, rzecznik patentowy ma przeprowadzić, takie rozpoznanie stanu techniki wiedzy, po którym rozpoznaniu okazuje się, że takie rozwiązania są. Tak? Czyli, że już ktoś to wymyślił po prostu. Tak. I to dlatego trwa, jak rozumiem, tak długo. Mówi pan 3-5 lat nawet. Raczej to nie... Procedura jest taka, że zgłasza się, potem Urząd Patentowy sprawdza swoich danych i daje opinię. I taką opinię mamy co do kolejnych wniosków, o którym mam nadzieję, że niedługo będzie też głośno, bo to naprawdę może się okazać, że to będzie bardzo duży chwyt, ale to trzeba mieć, jak to się mówi, na papierze rozwiązanie opisane i zatwierdzone. Daje badanie tego stanu, gdzie są różne literki, tak? I daje takie, że na przykład podważa wynalazłość, to odrzuca od razu. Ale są takie literki, które mówią, że rozwiązanie, które jest zgłoszone, jest znane w świecie techniki, ale nie podważa wynalazłości. Czyli każdy wie, że klamka jest, ale te drzwi możemy otwierać na różne sposoby. Ale że to będzie super klamka, takiej klamki, której jeszcze nie ma, tak? No, ale to klamka to akurat przykład. Aha, no tak obrazowo mówię, dobrze, zostawmy. Czy rozmarzyłaś się, chciałabyś mieć opolskiego Segwaya? Nie wiem, a po co? No, żeby do pracy dojeździć. No tak, jak są karki, to by się przydał. Zostawmy te patenty na chwilę, bo w Parku Naukowo-Technologicznym niedawno gościł wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki. I co? Był, zwiedził i co powiedział? Małe to takie. No może ja na początek powiem. Akurat byłem na urlopie, dlatego poprosiłem pana Tomasza o pomoc w audycji. Natomiast ja chciałem powiedzieć, że park w Opolu jest chyba najmniejszym, najmłodszym w Polsce i najtańszym, bo jego koszt wybudowania to jest 14,5 miliona. Natomiast każda wizyta, która jest w parku, potwierdzają, że jest on konieczny, że jest wykorzystany, że działa.
Dodatkowo pozyskaliśmy, już mamy podpisaną umowę na dofinansowanie laboratorium, zakup odpowiedniego sprzętu. Niedługo będziemy mogli świadczyć usługi w zakresie właśnie badania wytrzymałości materiałów, analizy konstrukcji materiałów, co jest inteligentną specjalizacją naszego województwa i jest nam naprawdę potrzebne. A to się zmieści w tych dwóch budynkach, które są? Dlatego procedujemy i staramy się o rozbudowę tego budynku, bo część firm, które jest w parku, już zgłasza zapotrzebowanie. Mamy takie, że firmy, które mówią, że jak ktoś się jakiekolwiek pomieszczenie się zwolni, to oni już biorą, tak? Natomiast nie ma tych wolnych pomieszczeń, dlatego musimy się rozwinąć. Stąd złożone wnioski na rozbudowę. Natomiast myślę, że pan wicepremier Morawiecki wyjechał z Opola zadowolony, zobaczył to, że Opole żyje, że jest ta technika, ale może pan Tomasz by o tym coś powiedział. No to może o tym porozmawiamy za chwilę. Loża radiowa w Radiu Opole. Są z nami goście z Parku Naukowo-Technologicznego, prezes Jarosław Mamala i pracownik Tomasz Załężny, który osobiście witał wicepremiera Mateusza Morawieckiego w czasie jego pobytu na Opolszczyźnie. Jak to było? Tak, rzeczywiście mieliśmy tę okazję i przyjemność gościć w naszych skromnych progach premiera Morawieckiego. Przyjechał w zasadzie po to, żeby spotkać się z młodymi przedsiębiorcami. Też nie tylko młodymi, ale tutaj szczególną uwagę trzeba zwrócić na startupy i na strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, która zakłada duże wsparcie dla tych startupów. Tutaj mówimy o 3 miliardach złotych w następnych latach na program Start in Poland. Więc przyjechał, żeby porozmawiać z naszymi polskimi startupami. Było dużo pytań, bardzo była żywa dyskusja. Tutaj też chciałem zaznaczyć i podziękować im, że pomimo dosyć dużego opóźnienia, które zazwyczaj towarzyszy tego typu wizytom, frekwencja dopisała i mieliśmy całą pełną salę, więc dyskusja była żywiołowa, ale też nie tylko startupy, bo było też dużo pytań z takiego, powiem, średniego biznesu, z tej półki średnich firm, dotyczących eksportu, czyli to jest jakby drugi taki temat przewodni tej strategii. My musimy po prostu więcej eksportować i to dóbr o wysokich technologiach. A co z tych dwóch spotkań wynika? Czy jakieś pomysły zostały rzucone na tych spotkaniach, czy coś w głowie wicepremiera zakiełkowało, żeby może w tę, a nie w inną stronę pójść? Przede wszystkim chodziło o konkretne narzędzia, w jaki sposób tych młodych, czy to wynalazców, czy to pomysłodawców wspierać, tak? W jaki sposób, czy poprzez fundusze zalążkowe, gdzie otrzymują na początku małą pomoc, ale dzięki temu są w stanie tworzyć jakieś pierwsze prototypy, bo na chwilę obecną w głównej mierze jest tak, że to wsparcie czasami jest nawet za duże i taki młody przedsiębiorca nie jest w stanie udźwignąć do finansowania, na przykład gdzie mamy dofinansowanie na zlecenie CBR-u, na przykład w wysokości 1 000 000 złotych. Tak? Okazuje się, że potrzebuje 20-30 tysięcy. Potrzebuje 20-30 tysięcy, dokładnie. I po prostu strach sięgać po takie milionowe dofinansowanie. Dokładnie tak, więc to na przykład było tematem tego spotkania, ale też kwestia eksportu, tak? Czyli w jaki sposób wspierać te firmy, które już osiągnęły sukces na rynku krajowym, w jaki sposób je wspierać, żeby mogły sukcesem również eksportować na rynki zachodnie. No i w jaki sposób? Padły jakieś konkretne rozwiązania? Tak, tak, oczywiście tak. Oczywiście premier mówił, że te narzędzia jeszcze są w fazie, prawda, w konsultacji, natomiast też mają być tworzone konkretne fundusze, konkretne narzędzia, programy do tego, żeby wspierać na przykład poprzez udział w targach na przykład, tak, gdzieś jak najwięcej pokazywać się za granicą. Więc jesteśmy przekonani, że no i przedsiębiorcy byli przekonani, że zostali w każdym razie usłyszeni i te ich problemy będą rozwiązane. No tak, to jest pewna zmiana filozofii, bo u nas jakoś tak pokutowało przekonanie, że jak biznesmen z politykiem się gdzieś pojawi, to w tle jest zaraz korupcja. Zupełnie inaczej niż na Zachodzie, gdzie urzędnicy w dużej mierze pomagają własnemu biznesowi, prawda? No to jest zupełnie oczywiste. Pamiętam, jak tutaj przyjechali amerykańscy farmerzy, którzy akurat reklamowali GMO. Naszym rolnikom opowiadali, jak to będzie fajnie. No to towarzyszył im specjalny urzędnik z ambasady. Po prostu państwo wspiera swoich biznesmenów. U nas to raczej słabo do tej pory wyglądało.
Tak, rzeczywiście tak było, pamiętam tą sprawę. Premier powiedział jedną ważną rzecz, że w głównej mierze chodzi o to, żeby wspierać rzeczywiście ten polski przemysł, czyli taki podał przykład z zakupu pociągów Pendolino, że równie dobrze mogło być to, prawda, polskie pociągi i jakby w tą stronę to wsparcie ma iść, żeby zbudować ten polski kapitał. No bo jeżeli zbudujemy ten silny kapitał, będą pieniądze na innowacje, a jak będą pieniądze na innowacje, to będziemy mogli w stanie w końcu te dobra wysokotechnologicznie eksportować za granicę, bo przykład jest taki, że 1 kg naszego eksportu to jest 1,7 euro, Niemiec to jest 5 euro, tak, więc to nie jest tak, że nasz eksport waży mniej, tak, tylko po prostu te dobra mają wyższe technologie, więc jednocześnie są droższe. I bardziej się opłacają. Do rozmowy z naszymi gośćmi wrócimy za chwilę. Loża radiowa w Radiu Opole. Przed nami ostatnią część rozmowy o działalności Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu. Są z nami Tomasz Załężny i prezes parku Jarosław Mamala, a redaktor Skomorowska będzie teraz pytała o eksport. Tak, bo już trochę o tym eksporcie powiedzieliśmy. Park Naukowo-Technologiczny w jakiś sposób wspiera eksport albo będzie chciał wspierać eksport? Bardzo chcielibyśmy wspierać eksport i mamy taką propozycję. Okazało się, że mamy możliwość zorganizowania misji gospodarczej, uwaga, na Tajwan, na targi elektroniki. I trzeba to jasno powiedzieć, że są firmy w Opolu, które produkują elektronikę, które eksportują elektronikę. I tak naprawdę potrzebujemy jeszcze tylko dwóch firm, żeby tę misję urzeczywistnić. Tylko dwa miejsca zostały. Tylko dwa miejsca zostały, dokładnie tak. To więc powiem wam, przepraszam, że to bardzo duży wyczyn, bo wcisnąć za przeproszeniem własną technikę Chińczykom zawsze było odwrotnie. A kiedy ta misja jest, jakie warunki trzeba spełnić, żeby spróbować chociaż na tą misję gospodarczą na Tajwan się wybrać? Tak, same targi będą odbywać się pomiędzy 5 a 9 października w Tajpej. Natomiast trzeba spełnić dwa warunki. Pierwszy konieczny warunek to zgłosić się do nas jak najszybciej. Natomiast drugi to trzeba mieć roczne obroty powyżej 0,3 miliona dolarów, czyli powiedzmy 1,2 mln złotych. Mhm. No to już troszkę. To nie najmniejsze firmy handlujące elektroniką. No tak. Nie wiem, jak to w branży wygląda. Co do rocznych obrotów, to nie są duże, to nie są duże liczby, także to na pewno nie są liczby, które przestraszą naszych opolskich przedsiębiorców. I to wystarczy, zgłosić się do was i mieć odpowiednie obroty. Dokładnie tak. A jak potem to dalej wygląda? No potem my zajmujemy się operacyjnie już całym wnioskiem, tak, rozmawiamy z tajwańską izbą gospodarczą w Warszawie. No i potem już trzeba po prostu zabukować bilet i polecieć do Tajpej. A to jest jakoś dofinansowane, bo podróż tak, chyba nie oczywiście, jest tam tania. Oczywiście tak, najważniejszym elementem jest kwestia tego dofinansowania, gdzie przedsiębiorca będzie miał możliwość do 50% kosztów udziału w takich targach mieć refundowane, więc to jest taki dodatkowy atut tego przedsięwzięcia. To jest tak, że to Tajwan wyszedł z taką inicjatywą, czy strona polska stwierdziła, że to jest dobry kierunek eksportu? Tutaj musimy przyznać, że co do zasady to Tajwan wychodzi z tą inicjatywą, dlatego że on jest organizatorem tych targów i bardzo chce przyciągnąć firmy z całego świata, natomiast my się nie mamy czego wstydzić i firmy są chętne, mamy firmy chętne, które naprawdę mają ciekawe technologicznie rozwiązania, nie boją się eksportu, nie boją się wyzwań, więc nic tylko jechać i walczyć o te zachodnie rynki. Dokładnie tak. To jeszcze do kiedy trzeba się zgłosić? Ile jeszcze jest czasu? Najpóźniej do końca sierpnia, natomiast im szybciej, tym lepiej. Oczywiście. Pozostały dwa miejsca, przypomnijmy. Dokładnie. Mówiliśmy o jednym wicepremierze, ale był też drugi, Jarosław Gowin w Opolu. I u nas na antenie mówił o tym, że w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju ma 40 miliardów złotych na różne działania innowacyjne. Czy to są pieniądze, po które i wy możecie sięgnąć, panie prezesie? Tak, bo to są pieniądze dedykowane przede wszystkim dla firm. A Park Naukowo-Technologiczny ma status firmy. I my możemy. Natomiast bolączką parku jest to, że my jesteśmy traktowani jako firma duża, bo jedynym właścicielem parku jest miasto Opole, które przynosi swój kapitał. Dlatego jest bardzo niekorzystnie, gdyby park chciał wystąpić z wnioskiem badawczo-rozwojowym, bo w ten czas my mamy najmniejsze dofinansowanie, jakie możemy mieć. Bo jesteście za wielcy, z punktu widzenia, tak, ogłaszających konkurs. Z punktu widzenia środków unijnych jesteśmy za duzi.
Natomiast chciałem powiedzieć, że kiedyś miałem szczęście być na Tajwanie i rzeczywiście Tajwan to nie jest taka perełka, gdzie się mówi, że wszystko jest bardzo tanie, że bardzo tanio można elektronikę kupić. Tam jak się idzie na te targi, to rzeczywiście są prezentowane rozwiązania bardzo drogie, bardzo wyrafinowane i myślę, że jeżeli takie firmy się zgłoszą, to nie pożałują tego wyjazdu. To jest tak, że ta polska elektronika może być nawet tańsza niż ich? Konkurencyjna? Ja nie wiem, czy konkurencyjna, natomiast ja myślę, że niekoniecznie w elektronice zawsze chodzi o cenę. Tak? Cena to jest tym elementem, powiedzmy, takiego gadżeciarstwa, takiego tańszego użytkowania. Natomiast sprzęt specjalistyczny na pewno jest, musi być oparty o dobre. No jakość musi kosztować. Tak. A to muszą być konkretne sprzęty, właśnie tak jak pan powiedział, specjalistyczne, czy takie gadżeciarstwo też? Nie, ja myślę, że tu jest barierą kwota obrotu. Ja myślę, że jeżeli jest firma elektroniczna, a takich firm w opolskim jest wiele, które osiągają obroty o wiele większe, a znam takie, więc to jest kwestia tylko chęci wyjazdu i spróbowania tam No to jeszcze bycia na tam. Dwa miejsca czekają w do październiku końca do Tajpej, na Tajwan. A my już dziękujemy bardzo za rozmowę. Jarosław Mamala i Tomasz Załężny byli naszymi gośćmi z Parku Naukowo-Technologicznego. Dziękujemy. Dziękuję. Loża radiowa w Radiu Opole. Od poniedziałku do piątku od 12:00.